Cześć, z tej strony Tomek. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wycieczki Biegowe. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na podróż po Paryżu. Polotamy troszeczkę po stolicy Francji. Jeżeli trafiliście na mój kanał pierwszy raz, bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji oraz do lajkowania i komentowania moich filmików. Pomaga mi to w ich ulepszaniu. Jeżeli chodzi natomiast o trasę, którą widzicie tutaj w rogu, którą będę się dzisiaj poruszał, będzie ona dostępna w opisie pod tym filmikiem. A więc co, jesteście gotowi? Ruszamy, zostańcie do końca. Pamiętacie film Stawka większa niż życie i cytat o tym, gdzie są najlepsze kasztany w Paryżu, które to podobno Zuzanna lubi najbardziej? Aha, na placu Pigalle, tam właśnie biegnę, ale nie będę szukał kasztanów, pewnie i tak bym ich nie znalazł, a będę szukał słynnego kabaretu Moulin Rouge, gdzie można obejrzeć różne rewie francuskiego kankana. Zaraz tam dobiegnę. Biegnę teraz w kierunku Ronda de Gaulle'a, ale bynajmniej nie znajduje się tam palma jak w Warszawie, a paryski łuk triumfalny. Łuk ten został wzniesiony na początku XIX wieku, a aby upamiętnić rewolucję francuską i bitwy napoleońskie. Na kolumnach wyryto nazwy wszystkich miejscowości, w których wojska Napoleona stoczyły bitwy, a na fasadzie są nazwiska generałów i oficerów walczących u boku Napoleona Bonaparte. I tutaj taka ciekawostka, wśród miast można znaleźć kilka miast z Polski, jak Pułtusk, Ostrołęka, Wrocław czy Gdańsk, a wśród bohaterów walczących u boku Napoleona są takie polskie nazwiska jak książę Poniatowski, wódz naczelny wojsk Królestwa Warszawskiego, czy generał Dąbrowski, wódz legionów polskich we Włoszech. Tak więc teraz tam dobiegnę, postaram Wam się to wszystko pokazać. Biegnę teraz wzdłuż Sekwany w kierunku dawnego Pałacu Królewskiego. W XIV wieku Ludwik XIV zmienia siedzibę królów francuskich, przynosi ją do Wersalu, a w miejscu pałacu, właśnie do którego zmierzam, utworzył niewielką galerię posągów, a 100 lat później, podczas rewolucji francuskiej, Konwent Narodowy dekretem tworzy tam muzeum, które jest chyba najsłynniejszym muzeum na świecie. Tak więc zaraz dotrę do Louvru.
wszystko sobie zobaczycie. Mona Lizę, Wenus z Milo i parę innych jeszcze ciekawych rzeczy. Jestem ponownie w miejscu, z którego wystartowałem. Trasę, którą mogliście standardowo obserwować tutaj w rogu, znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że zobaczyliście jakieś ciekawostki. Liczę na Wasze łapki w górę, zostawiajcie też komentarze. Zawsze mi to pomaga w ulepszaniu moich filmików. Dokładnie 2 lata temu nagrałem swój pierwszy film, tak więc dzięki za oglądanie, zostańcie, cześć! Bonjour! W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzanna lubi je tylko jesienią.